Witajcie, Gwiezdni Odkrywcy. Chciałbym się z Wami podzielić takim doświadczeniem, które mi towarzyszy już od dłuższego czasu i ono się pogłębia i powiem Wam, że te wszystkie ciemności moje i tak dalej, to pobywanie bez jedzenia i picia w ciemności, dużo rzeczy czyni, osadzając pewien punkt widzenia, który w mojej świadomości się rozszerza, pogłębia się. Coraz mocniej w moim doświadczeniu jestem w takim permanentnym stanie, gdzie patrzę na życie i widzę je w postaci scen, w postaci przemijających klatek. Gdziekolwiek jestem, to widzę, jak mi się zmienia przestrzeń. Była taka, jest inna. Patrzę na kogoś w oczy i widzę, jak tylko ciała się zmieniają. A ta istota cały czas jest. I wydaje się to dziwne, może dla kogoś będzie to też takie zbliżone do tych różnych doświadczeń przy transie, jeżeli chodzi o bęben, czy przy różnych jakichś substancjach psychodelicznych, że widzimy, jak się twarze zmieniają, te odsłony, te awatary się zmieniają, sceny się zmieniają, a my jesteśmy. I to zaczyna być takim stanem, w którym nie ma zaczepienia wobec jakiejkolwiek sceny, nie ma jakiegoś przywiązania do jakiejkolwiek istoty opakowania, po prostu jestem. Może się to wydaje dziwne, a może dla niektórych jest to, to jest to. I chodzi o to, że można o tym mówić, ale doświadczyć tego na co dzień zaczyna być bardzo ciekawe. I co jest ciekawe? Że w tym spojrzeniu na te wszystkie sceny jest taka jakość, która jest pełna akceptacji, pełna zrozumienia, pełna takiego przyjęcia, przepływu. Nie ma tam wojny, nie ma tam lęku, nie ma tam obawy czy jakiejś czasowości. Jest po prostu przestrzeń bezbrzeżna. I co jest ciekawe w tym obserwowaniu tych różnych wydarzeń, które się wokół mnie dzieją, coraz bardziej wyraźnie widzę, że jestem tak naprawdę widzem, obserwatorem, który dostrzega, jak pewne aspekty mentalno-emocjonalne, pewne sceny odbywają się ze względu na to, że miały w sobie jakiś potencjał energetyczny, który w naturalny sposób potrzebuje się równoważyć. Także podam to na przykładzie. Jeżeli gdzieś tam dokarmiam w sobie jakieś zachowanie czy jakiś sposób myślenia, to wraz z myśleniem jakimś emocjonalnym przeżywaniem następuje wyrażanie tego. Normalne jest to, że skupiając uwagę na czymś, buduję potencjał czegoś, magnetyczny, przyciągam różnego rodzaju zdarzenia, które są odpowiednikiem zbliżonym do tego, żeby właśnie w tych jakościach być. I tak długo, jak to jest naenergetyzowane, naładowane, to się wydarza. To tak te role różne, prawda? Kiedy jest na przykład, jak mówiłem w innym filmiku, już nie wiem, czy publicznym, czy niepublicznym, bo już tych dzielę. Jest coś takiego, że jeżeli jest ofiara i kat, prawda? To jeżeli nagle ofiara stwierdzi, że już nie chce być ofiarą, a kat zobaczy, że jego zabiegi już nie działają, to albo sobie znajdzie inną ofiarę, albo nagle się te dwie role rozpuszczą i się, można powiedzieć, przetransformują. Czy innymi słowy, w tej takiej terapeutycznej tym nazewnictwie uzdrowią. Więc to jest tak, że widząc to wszystko w takiej perspektywie, z takiej świadomości, widzę, że wszystko, ale to wszystko,
Zadziewaj się ze względu na różnego rodzaju potencjały, które ma w sobie, które potrzebują się wypstrykać. Albo się tak długo pstrykają, bo są cały czas dokarmiane uwagą, czy tego, który gra daną rolę, czy można powiedzieć, jakby zahaczających różnych innych wokół nas aktorów, którzy swoim teatrzeniem dokarmiają w nas brak, tęsknotę za sobą, terapeutyzowanie siebie, uzdrawianie siebie, cały czas mówiąc do tej persony, do tych person naszych, jesteś wciąż w rozwoju, potrzebujesz dotrzeć do siebie, potrzebujesz siebie naprawić i potrzebujesz tak dalej. A my, będąc tak zidentyfikowani z tymi personami, w dokarmieniu tych swoich lęków, tęsknot i jakichś braków i braku czegoś, tęsknimy i cały czas podtrzymujemy tą maszynę teatralną. Ja tak na to patrzę i widzę, że to samo sobie się dzieje. Jeżeli czemuś dam uwagę, to będzie też dalej się, można powiedzieć, toczyło. Tak? Uwagą jest zrobienie zamachu i ta kula, puszczenie i ta kula wraz z tą siłą tego, ile emocji w to włożyłem, ile myśli, ile uwagi, czasu i tak dalej, to ona się będzie toczyła, aż w pewnym momencie przestanie. I tak można byłoby powiedzieć, że rzucamy swoją uwagą różnego rodzaju kulki. One się toczą, kręcą, a my dokarmiając je, podtrzymujemy w swojej przestrzeni. Także nagle w pewnym momencie można dostrzec, bynajmniej tak dostrzegam, że rzeczy się kręcą same w sobie, bo zostały tak naładowane energetycznie. Tak zostały naładowane nasze aspekty, które muszą się w taki, a nie inny sposób wypstrykać. I dostrzec to powoduje to, że nagle puszczam to i dzieje się jakiś cud, który jest trudny do opisania, bo można o tym mówić, próbować to wyjaśnić, ale kiedy tego się doświadczy w tym dostrzeżeniu, nagle pojawia się coś takiego, no dobrze, to ja teraz w te kulki będę grał świadomie. I tworzył siebie w ekspresji takiej harmonijnej. Nie z automatyzmu, nie z jakichś tęsknot, braków za siebie, tylko z perspektywy całości, pełni siebie. Najlepszego dla Was. Hej.